Trenuję od 10 lat i moja kariera zaczęła się w młodzieńczych latach i trenuję do dnia dzisiejszego. Wiemy, że biegasz przez Płotki. Zaczynałem swoją przygodę od biegów średnich, jednak bardzo szybko przekwalifikowałem się na bieg sprinterski, jakim jest 400 metrów. Później po tym dystansie zmieniłem konkurencję na 400 metrów przez Płotki, a teraz swoich możliwości również pokazuję w biegu na 800 metrów. 10 lat temu ktoś ci mówi, że za 10 lat będziesz na Igrzyskach Olimpijskich i że będziesz jedną z największych takich nadziei na medal olimpijski. Co byś wtedy pomyślał? Co byś wtedy mu powiedział? Na pewno bym był zaskoczony oczywiście, że czy po prostu przez te 10 lat coś takiego może być, czy ja po prostu będę w tej lekkoatletyce, czy nic się po drodze nie zmieni. Okazuje się, że w 2012 roku jako 18-latek byłem już na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w sztafecie 4x400 metrów, oczywiście w rezerwie, ale to dało mi bardzo duże doświadczenie. To mi pokazało, że już wiemy tak naprawdę, jak wyglądają letnie Igrzyska Olimpijskie. I to było doświadczenie, które na pewno zaowocuje już jeżeli wyruszę w drogę do Tokio, to już po prostu będę wiedział, jak te Igrzyska wyglądają, nic mnie nie powinno zaskoczyć. A czym w ogóle dla Ciebie jest start w Igrzyskach? Start w Igrzyskach jest takim zwieńczeniem tej ciężkiej pracy. To są najważniejsze zawody dla każdego sportowca, który uprawia olimpijską konkurencję. I wydaje mi się, że to jest, tam już jest poziom top-topów, jak ja to mogę określić. I tam po prostu jest walka o medal olimpijski, który jest wyżej po prostu, no, nie ma nic. Także no, to jest najważniejsza impreza czterolecia. Igrzyska Olimpijskie, no to dla każdego sportowca wydaje mi się, że sam już udział jest wielkim przedsięwzięciem, ponieważ czasami te minima są bardzo trudne do osiągnięcia i zawodnik po prostu czasami całe swoje życie zawdzięcza ciężkiej pracy, żeby wyruszyć na taką drogę do igrzysk. Co daje Ci wsparcie od PFN Team 100, od Polskiej Fundacji Narodowej? Te środki finansowe, które otrzymujemy właśnie od tego programu, pomagają mi w przygotowaniu do Igrzysk Olimpijskich. Praktycznie każdy dzień mam zapewniony. Takie programy są bardzo pomocne dla sportowców, którzy nie tylko w młodym wieku, ale tak jak na przykład ja w wieku 27 lat gdzieś po raz kolejny pokazują, że wyniki sportowe mogę zawdzięczyć właśnie takiemu programowi. Udanych startów na Igrzyskach Olimpijskich. PFN Team 100 wspieramy zwycięzców, lekkoatleta Patryk Dobek.